Od 200 lat toczy się bardzo zażarta dyskusja, czy obowiązującą teorią, czy hipotezą jest hipoteza autochtoniczna, czy alochtoniczna. Autochtoniczna zakłada, że Słowianie żyli tu od zawsze, natomiast hipoteza alochtoniczna zakłada, że kiedyś tu żyli Germanie, po okresie wielkich wędrówek ludu przyszli, oni opuścili nasze tereny, a przyszli w to miejsce Słowianie. I dlatego to jest przełomowe, to pokazujemy, że obie te hipotezy są nieprawdziwe. Tak? Bo nie jest prawdą, że żyli tu Słowianie. Nie jest, no, tu po prostu mieszkali ludzie, którzy byli bardzo podobni do generalnie wszystkich innych sąsiadów żyjących u południowego wybrzeża Bałtyku. Nie było to łatwe, dlatego wymagał to utworzenia konsorcjum złożonego z nas, biologów, którzy będziemy sekwencjonować materiał, natomiast również albo przede wszystkim z archeologów, antropologów, historyków, którzy mieli dostęp do materiału, wiedzieli, gdzie materiały są zdeponowane, bo zarówno mieliśmy zbiory już wydobyte z muzeów, z różnych repozytoriów, z archiwów, natomiast również część materiału była wydobywana tak zwanie na bieżąco, gdzie akurat udało się odkryć cmentarz, który był datowany na okres nas interesujący. To też udawało się taki, jeśli można nazwać, świeży materiał również pozyskać. Czyli na terenie współczesnej Polski żyli ludzie, którzy byli podobni do ludzi z północnych Niemiec, byli podobni do tych, którzy żyli w Danii w tamtym okresie, czyli 2000 lat temu, byli podobni do Litwy, Łotwy. I to, co nam się udało zrobić, to właśnie to, że obserwowaliśmy migrantów, którzy przechodzili przez Polskę i mieszali się z ludnością lokalną. I te domieszki pokazywały nam, kim była ta ludność lokalna. I okazuje się, że ta ludność była generalnie podobna do tych, którzy żyli, tak jak wspomniałem, wzdłuż całego południowego wybrzeża Bałtyku.